Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień. Witam was, Olga z Wielkiego Buka. Tak to akurat dzisiaj wyszło, że bezsenna środa wychodzi w czwartek, no ale cóż, ja poradzę, tak bywa, tym bardziej, kiedy nie mogę się ogarnąć po rodzinnym wyjeździe. Niemniej warto było poczekać, uwierzcie mi, bo przybywam dzisiaj do was z wielkobukowym patronatem, przepysznym dreszczowcem od wydawnictwa Amber, autorstwa Sharon Bolton, mistrz ceremonii. I zdradzę wam od razu, że mistrz ceremonii to mistrzowska mieszanka zarówno kryminału z dreszczowcem, jak i powieścią grozy. I mamy tutaj seryjnego mordercę, mamy tutaj śledztwo i tajemnicę rodem z północnej Anglii. Zapraszam na recenzję, a na dokładkę dorzucę wam trzy inne brytyjskie thrillery, które warto poznać. Trzydzieści lat temu seryjny morderca nastolatków wstrząsnął okolicami Lancashire w Wielkiej Brytanii. Zakopywał swoje ofiary żywcem w trumnach, by tak wymęczały się na śmierć. Do zbrodni przyznał się Larry Glasbrook, został skazany, a do jego ujęcia doprowadziła komisarz Florence Lovelady. Teraz on umarł, już nie żyje, pogrzebano go, jednak zbrodnie zaczynają się powtarzać, bardzo podobne jak przed laty, więc ona musi powrócić w tamto miejsce, w tamte okolice, przywołać na nowo tragiczne wspomnienia i rozwikłać zagadkę. Jak już wspomniałam na początku, mistrz ceremonii to jest kryminał, to jest dreszczowiec, który oscyluje na granicach grozy. A to wszystko za sprawą prawdziwych wydarzeń historycznych sprzed lat i legendy, która im towarzyszy. W okolicach Pendle w Lancashire, czyli tam właśnie, gdzie ma miejsce fabuła powieści Sharon Bolton, w 1612 roku doszło do jednych z najsłynniejszych procesów czarownic w Europie. W stan oskarżenia postawiono wtedy 12 osób, 10 kobiet i 2 mężczyzn oskarżonych za morderstwo poprzez magię i za czarnoksięstwo. Jednak to nie wszystko, dlatego że wraz z procesami przyszła taka wiara i legenda w to, że noworodki płci żeńskiej w okolicach Pendle chrzci się dwukrotnie. Pierwszy raz w kościele tradycyjnie, a drugi raz w sadzawce, mrocznej sadzawce u stóp wzgórza i tym samym te kobiety w przyszłości będą skazane na rozdwojone życie między siłami ciemności i światła. Ten właśnie motyw wykorzystała w swojej powieści Sharon Bolton, która sama pochodzi właśnie z tamtych okolic, z Lancashire w północnej Anglii, które od zawsze były takim mrocznym miejscem tajemniczym, w którym ukrywali się banici i ci, którzy hołdowali swojej inności. Patronować takim thrillerom jak mistrz ceremonii Sharon Bolton to jest czysta przyjemność, to jest sama radość. Twórczość Sharon Bolton znam dość dobrze z fenomenalnego cyklu kryminalnego o policjantce Lacey Flint i tutaj również autorka nie zawodzi. Już od pierwszych stron zostajemy wciągnięci w tę mroczną intrygę, a przynajmniej ja byłam, bo wyobraźcie sobie, jeżeli mamy wstęp od samej autorki, w którym wspomina o czarownicach, w którym wspomina o tym, jak niezwykłym miejscem jest Pendle, a do tego mamy cytat z Macbetha, no to ja już wiem dokładnie, czego mam się tutaj spodziewać. A historia jest mocna, brutalna i pełna tajemnic, a do tego nie da się takiej łatwo wcale rozwikłać. O nie, 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 to nie jest tak, że od pierwszych stron będziemy widzieli, jak to się skończy i to jest właśnie wisienką na torcie w mistrz ceremonii. Z własnego doświadczenia wiem, że tę powieść da się przeczytać jednym tchem, w jeden wieczór, na rozpędzie, tak jak zresztą wszystkie powieści Sharon Bolton, dlatego polecam wam je z całego serducha, jeśli wy, tak jak ja, jesteście miłośnikami doskonałych thrillerów, doskonałych kryminałów. Mroczna angielska północ, mała społeczność i seryjny morderca, którego zbrodnie powracają po latach, a do tego wszystkiego legenda z przeszłości. Kochani, czytajcie, koniecznie czytajcie mistrza ceremonii. Uważam, że nie ma opcji, żebyście byli zawiedzeni. A teraz na dokładkę, tak jak już wam obiecałam, dorzucę wam trzy inne kryminały, trzy inne dreszczowce brytyjskie z prawdziwym klimatem. I pierwszym z nich jest Anatomia skandalu Sary Vaughan. Jest to przepyszny do czytania z wypiekami dramat sądowy, w które uwikłani są bohaterowie z wyższych szczebli władzy i ich pełna sekretów przeszłość. Złotko C.J. Skews. Lekka, krwawa, pełna czarnego humoru, opowieść o pewnej kobiecie, której zabijanie dosłownie potrafi uzależniać. Lokatorka J.P. Delaney'ego, czyli opresyjna przestrzeń domu, która przypomina kosmiczną próżnię i historia mordercza, historia, która lubi się powtarzać.
Kochani, uwielbiam takie dreszczowce jak mistrz ceremonii Sharon Bolton, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam patronować, za co szczególnie dziękuję wydawnictwu Amber, a Was, kochani, zapraszam oczywiście na bloga, gdzie jeszcze więcej rozpisałam się o tej powieści, zaglądajcie tam koniecznie. Co by tutaj jeszcze Wam powiedzieć? Widzimy się również na mediach społecznościowych Wielkiego Buka, tam zawsze się coś dzieje, pamiętajcie, żeby klikać dzwoneczek, dzyń, 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 nie zapominajcie. Klikajcie również przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, albo jesteście tutaj po raz pierwszy, a my, kochani, widzimy się już jutro, czerwiec i Dzień Dziecka. To co? Do zobaczenia! Pa, pa!